Władysław Michał Żagan jest naszym gościem, ale to są teksty Stella i nie jesteśmy ani w XIV, ani w XV wieku, jesteśmy współcześni, ale będziesz mówił o XIV i o XV wieku trochę. Tak, myślę, że dwa takie wydarzenia ważne w historii Śląska Cieszyńskiego są warte wspomnienia i o nich chyba sobie tutaj trochę porozmawiamy dzisiaj. Bo to będzie trochę o Noszaku, tym naszym tutaj tu stelańskim, i będzie trochę o Jagielle, tak? Tak, o Jagielle, o którym mało kto wie, że dokładnie 610 lat temu był tutaj, na zamku w Cieszynie. Tutaj na twoim miejscu. Na moim miejscu może też, bo może przejeżdżał tutaj pobliską bramą wjazdową do Górnego Zamku. My siedzimy akurat na wieży przybramnej, więc pewnie bylibyśmy wtedy jakimiś strażnikami, którzy z daleka obserwowaliby ten orszak nadjeżdżający tutaj do Cieszyna. No, spędził tu kilka dni, z tego co wiemy. Był to dokładnie sierpień, 7 sierpnia 1412 roku. Nawet Jan Długosz później w swojej kronice wspominał o tym fakcie. Wspominał to między innymi słowy, które nie zacytuję dokładnie, ale król Władysław, wracając do Krakowa przez Cieszyn, kazał swe sztandary nieść przed sobą i zawitał na tutejszy zamek. Wtedy podejmował go Bolko I Cieszyński, syn naszego słynnego Przemysława I Noszaka. Bolko I Cieszyński zwrócił się trochę politycznie w stronę Królestwa Polskiego, ale też już podwaliny pod tą historię przygotował jego ojciec, który pod koniec XIV wieku zaczął po prostu z Władysławem Jagiellą współpracować. No i Bolko I Cieszyński wykorzystał gdzieś tą otwartą drogę, otwartą ścieżkę. Zresztą musimy zwrócić też uwagę tutaj na fakt, że sam Wacław IV, król czeski, był dość słabym królem i Przemysław Noszak pod koniec swojego życia zaczął to widzieć, więc też zaczął się kierować w stronę Królestwa Polskiego, w stronę Jagielły, którego wszyscy uważali wówczas jeszcze za dzikusa gdzieś tam z Litwy, ale też widzieli w nim potężnego władcę i takiego dostrzegł w nim Noszak. To też swojemu synowi najpewniej przekazał jakieś informacje czy jakieś wytyczne co do dalszej drogi politycznej. No i ta wizyta tutaj w Cieszynie, niewiele możemy o niej powiedzieć, jedyne co to zapewne odbył się tutaj turniej rycerski na cześć króla, bo tego typu wydarzenia na pewno się odbywały. Na pewno odbywała się tutaj uczta, natomiast w trakcie tej wizyty zaplanowano, czy może nawet w pewnym sensie zawnioskowano o małżeństwo Bolka I z siostrzenicą króla Polski, księżną Eufemią Mazowiecką, która była właśnie córką siostry Władysława Jagiełły. I to dało piastom cieszyńskim w przyszłości ewentualny początek, czy ewentualne prawo do ubiegania się o tron Polski, co zresztą późniejszy książę Wacław III Adam spróbował i w czasie wolnych elekcji swoją kandydaturę wystawił. Zresztą ta wizyta Władysława Jagiełły tutaj w Cieszynie otwarła taki etap dobrej współpracy piastów cieszyńskich z Jagiellonami. Bolko również został zaproszony 10 lat później na koronację czwartej żony Władysława Jagiełły do Krakowa. I praktycznie każdy kolejny piast cieszyński tę współpracę gdzieś kontynuował. Nawet wiemy, że w 1518 Kazimierz II Cieszyński, również pan na Cieszynie, był w Krakowie, wziął udział w turnieju rycerskim w wieku ponad 70 lat. Wiemy też z kronik, że spadł z konia, nic mu się nie stało, więc był to dość twardy władca. Natomiast to jest istotny punkt i taki trochę punkt zwrotny w tej historii samego księstwa cieszyńskiego, które mimo tego, że było lennem królów czeskich od 1327 roku, to gdzieś tam zabiegało o kontakty z Krakowem. No i też chyba realizowało pewne postulaty wystawione przez Mieszka I Cieszyńskiego, którego celem było stworzenie polsko-czeskiej monarchii rządzonej przez jego potomków, bo i taki fragment historii tutaj mieliśmy, ale o tym długo byśmy się mogli jeszcze rozwodzić. Dla nas istotna jest wizyta króla Władysława Jagiełły w Cieszynie, dająca początek współpracy z Jagiellonami. I tutaj ucztował.
I tutaj spał. No zapewne gdzieś tutaj pomiędzy tymi wieżami, po którymi się znajdujemy, bo tu gdzieś podobno znajdowały się sale reprezentacyjne Cieszyńskiego Zamku. Może spał tutaj w którejś z komnat prywatnych księcia Cieszyńskiego, a na pewno musiał uczestniczyć w jakiejś mszy odprawianej w kaplicy zamkowej. Mhm. I ile trwała ta wizyta? Tak mniej więcej wiadomo coś na ten Góra temat? Dwa dni. A. Później wrócił do Krakowa. No, blisko miał Kraków, no to wrócił. A w listopadzie odbył się już ślub właśnie Bolesława Cieszyńskiego i Eufemii, więc tego samego roku na pewno tutaj dogadywali szczegóły małżeństwa. No tak, to trzeba obgadać. Wesele trzeba obgadać, małżeństwo jest bardzo ważne. Dużo trzeba na ten temat porozmawiać wcześniej. Najlepiej w Cieszynie, na zamku. Tak. A jeszcze powiedziałeś, że też pewna rocznica jest związana z Noszakiem, tym naszym Noszakiem, tak, który się wybrał w podróż do Anglii. Tak, wybrał się w podróż, która z perspektywy XXI wieku wydaje się śmieszna, bo odległość to zaledwie 2000 km, które pokonujemy dzisiaj samolotem w 2 godziny. Natomiast wówczas trwało to prawie 3 miesiące. I droga nie była wcale bezpieczna. Zresztą kronikarze angielscy opisywali później tą wyprawę jako skrajnie niebezpieczną i skrajnie nieodpowiedzialną. A dlaczego? Europa i drogi europejskie nie były wcale bezpieczne wówczas. Zresztą był to rok 1382, a więc trwała jeszcze wtedy wojna stuletnia na terenie Europy, a więc wojna pomiędzy Francją a Anglią. Przemysław Noszak miał doprowadzić królewnę czeską Annę Luksemburską do Ryszarda II, jej przyszłego męża. Te warunki małżeństwa zostały też już uzgodnione wcześniej. Przemysław Noszak kilka razy był na Wyspach Brytyjskich wcześniej, przed samym dowiezieniem tam księżniczki. No i we wrześniu lub październiku wszystkie dokumenty były już podpisane, cała wyprawa była przygotowana i on osobiście dowodził tą wyprawą na Wyspy Brytyjskie. Wyruszyli z Pragi, po drodze zahaczyli o Norymbergę, Akwis, Gran, Moguncję, więc same zacne miasta ówczesnej Europy. Zawędrowali do Brugi i do portu w Calais, gdzie wsiedli na statki, które dalej przewiozły ich przez kanał La Manche do zamku Dover. Ta droga przede wszystkim przez kanał La Manche była bardzo niebezpieczna, bo był to grudzień, a więc czas sztormów na kanale La Manche. Zresztą, jak zapisali też później angielscy kronikarze, po wyjściu przyszłej królowej Anglii na ląd i po zejściu całego orszaku ze statków, podobno rozpętała się taka wichura, która roztrzaskała wszystkie te statki w drobny pył. Więc mieli trochę szczęścia. Też musimy wziąć pod uwagę, że to były czasy, kiedy wierzono, iż w głębinach mórz, oceanów żyją różnego rodzaju stworzenia, począwszy od legendarnego krakena, który zatapiał statki, przez różnego rodzaju syreny, i ludzie rzeczywiście w to wierzyli. Zresztą dla wielu uczestników... I dlatego mamy dzisiaj uszy zatkane woskiem. Tak. Dla wielu uczestników też tego orszaku to była droga w jedną stronę, bo o ile Przemysław Noszak i rycerstwo, które mu towarzyszyło, wróciło z powrotem na kontynent, no to większość dworzan, większość służby, która towarzyszyła księżniczce, została tam już na zawsze i musiała rozpocząć życie od nowa, na nieznanej ziemi, u nieznanego władcy. Właściwie nie wiedzieli, co ich tak naprawdę czeka. Zresztą jest tutaj też historia samej córki Przemysława Noszaka, która jako dwórka królowej Anny przybyła na Wyspy Brytyjskie i tam jeszcze książę Przemysław wydał ją za mąż za Szymona z Felbrigg, jednego z ważniejszych urzędników na dworze króla Anglii Ryszarda II. No i z księżniczką Małgorzatą wiąże się historia ciągnąca się do współczesności, bo ona jest podobno przodkinią
dzisiejszego prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Więc tutaj ten wątek gdzieś się łączy i on wiąże się z całą tą historią tego właśnie orszaku, który był też takim trochę spotkaniem dwóch kultur, tej kultury środkowoeuropejskiej z tą kulturą wyspiarską. Różne rozwiązania, jeżeli możemy tak to powiedzieć, zostały wtedy przejęte zarówno przez jednych, jak i przez drugich. Anglicy czegoś się nauczyli od członków orszaku z kontynentu, z kolei członkowie orszaku czegoś się nauczyli od nich. No i takim przykładem takiego zapożyczenia jakby z Anglii jest na pewno powołanie rok później na terenie Królestwa Czeskiego w Pradze zakonu rycerskiego Toczenicy, królewskiego zakonu rycerskiego Toczenicy, który był wzorowany na angielskim zakonie Podwiązki słynnym. Więc tego typu rozwiązania były przejmowane. Zresztą ten kontakt z Wyspami Brytyjskimi i Przemysławem Noszakiem trwał zapewne przez kilka lat, był to jakiś kontakt listowny, a na pewno w 1384 roku wzmiankowany jest jeszcze bezpośredni sługa księcia Cieszyńskiego, który przebywał na terenie Wysp Brytyjskich i który prawdopodobnie pozostał tam, by chronić jego córkę, ale też informować księcia o tym, co dzieje się na dworze angielskim. No proszę, takie ciekawe historie tylko tutaj na Wzgórzu i tylko z Władysławem Michałem Żaganem. Lekcja historii w plenerze, zapraszamy na kolejne w takim układzie. Będziecie można też zobaczyć pewnie w muzeum za niedługo i usłyszeć. Tak, właśnie tam w ramach spotkań szercznikowskich będę miał taki szerszy wykład na temat całego tego orszaku i tej wyprawy Przemysława Noszaka na Wyspy Brytyjskie. Dokładnie, macie już datę, czy... o ile dobrze pamiętam, to jest ostatnia... Bo Władysław Michał Żagan jest dobry w tych datach historycznych, być może ze współczesną... Z tymi też mam dobrze, to jest na pewno ostatnia środa maja i to jest chyba 25. To zapraszamy, proszę Państwa. Bardzo Ci dziękuję za tą wizytę tutaj i Noszakowi też dziękujemy za to, że mogliśmy o nim opowiadać i oczywiście mówiliśmy o królu Jagielle. Dziękujemy. Ja również dziękuję i zapraszam też na spacery. Tak.